Kolejna, szósta część oglądania konferencji na E3 2015, Nintendo. Chociaż nie była to typowa konferencja, jak na Nintendo przystało. Cześć, tu Mikro2 i za to podsumowanie Nintendo Digital Event na E3 2015. Nintendo, podobnie jak w zeszłym roku, pierwszymi kilkoma minutami wygrało E3. Rok temu były przerwniki w stylu Robot Chicken, teraz scenki są stylizowane na mopety. Reggie, Iwata oraz Miyamoto zmieniają się w postaci ze Star Foxa. I teraz coś niezwykłego! Zapowiedzieli nowego Star Foxa! Kto by pomyślał? Star Fox Zero. Można patrzeć na gamepadzie z kokpitu, a na telewizorze na większy obszar. I oczywiście ruchowe sterowanie musi być. Miyamoto opowiada, jak wymyślił postacie ze Star Foxa. Nintendo na Star Foxa poświęciło 10 minut w trwającym niecałą godzinę live streamie. Chyba nie mają za dużo do pokazania. Reggie mówi o mobilkach oraz projekcie NX. With expansion to Universal Theme Parks, mobile devices, in our new dedicated game platform, codename NX, which we'll tell you more about in 2016. Więcej szczegółów w przyszłym roku. No to się dowiedziałem. Nintendo dogadało się z Activision i będzie robić Amiibo działające również ze Skylandersami. Mnie tam figurki nie jarają, więc przeskakuję do następnego tematu. The Legend of Zelda Triforce Heroes, czy Nintendo ciągle przekonuje się do sieciowego grania. Pierwszym krokiem było Splatoon, strzelanka drużynowa. Teraz przyszła pora na koopową Zeldę. Można grać w 3 osoby Linkiem zielonym, czerwonym oraz niebieskim. Główną mechaniką jest totem, ustawianie 3 Linków na sobie. Według Anoumy więcej Linków to byłoby za wysoko. A może chociaż w DLC będzie. Pozostajemy przy Zeldzie, bo Nintendo pokazuje Hyrule Warriors Legends, nową wersję Hyrule Warriors, tym razem na 3DS-a. Premiera w pierwszym kwartale 2016 roku. Zbiór minigierek z Metroida na 3DS-a pod nazwą Metroid Prime Federation Forge. Zauważcie, że jesteśmy już w połowie konferencji, a zapowiedzieli tylko 4 gry. Z czego jedna to co-op do A Link Between Worlds, a druga to pod z Wii U na 3DS-a. Co tak słabo, Nintendo? Dalej pokazują Fire Emblem Fates. Kolejną odsłonę tej japońskiej serii RPGów na 3DS-a. I od razu kolejna gra, Fe i jakieś japońskie znaczki. I w całym trailerze mówią po japońsku. Po co tłumaczyć, gdy niech się lenie uczą japońskiego? Xenoblade Chronicles X dostaje gameplayowy trailer oraz datę premiery, 4 grudnia 2015. Przeskakujemy do słodziutkiego świata Animal Crossing wraz z grą o podtytule Happy Home Designer. W ten sposób Nintendo chce mieć swoje Simsy na 3DS-a. Żeby fani Animal Crossing posiadający Wii U się nie fochnęli, Nintendo pokazuje planszówkę Amiibo Festival. I każdy gracz musi mieć swoją figurkę. Teraz Nintendo przypomina nam o Yoshi's Woolly World. I kobieta opowiada o tym, jak to uszła Yoshiego z włóczki i w ten sposób powstał pomysł na grę. Ciekawe co by było, gdyby uszyła woreczek na maryśkę i przyniosła go do pracy z zawartością. I gra będzie współpracować z Amiibo, dzięki czemu Yoshi może zostać oteksturowany skórką Mariana, Samus Aran czy innej figurki, którą posiadasz. Yokai Watch, czyli podróbka Pokémonów, gdzie stworki, yokaje, chowa się nie do kul, tylko do smartwatcha. Kolejny tytuł z serii Paper Mario, Paper Jam. Są 2 Mariany i 2 Luigi. Jeden z papieru, drugi trójwymiarowy. Przy czym mówiąc trójwymiarowy, mam na myśli coś wyglądającego trochę jak sprite'y. Premiera wiosną 2016. Mario Penis, to znaczy Mario Tennis Ultra Smash. I są grzybki powiększające zawodników. Teraz trzeba wspomnieć o Mario Makerze i 30-leciu Mariana. I nagle Mario Maker zmienił się w Super Mario Maker. Bo przecież każda gra o Mario jest super. Shigeru brzdąka sobie na gitarze i w ten sposób kończy Nintendo Digital Event.
wydaje mi się, że w zeszłym roku było lepiej. No ale cóż, to tyle w tym materiale. Cześć!